Hej, siema wszystkim, tu Kamrus. Witam was wszystkich w Darkest Dungeon w moim Let's Playu. A więc tak, kontynuujemy naszą przygodę, Wyruszamy na kolejną. Moi drodzy, Allah Akbar gdzieś spieprzył, Soraka dalej się kuruje. Co nam pozostaje? Pozostaje nam wyruszyć na kolejną przygodę. A więc tak, Soraka jak się wykoruje, będzie miała... no powiedzmy pusty pasek stresu. Więc prawdopodobnie... Boże, nie pamiętam, czy już brałem Heroesów z wozu. Chyba brałem. Spójrzmy jeszcze raz na te umiejętności. Wiecie co? Chyba po prostu wezmę tą babkę. Tylko po to... tylko po to, by mieć. Najwyżej się ją wywali. A więc tak. Co możemy zrobić? Przydałoby się pójść na jakiś dungeon dla nowicjuszy i to jest chyba opcja. Trochę będziemy krestów, trochę innego syfu. Ho, 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 nigdy tutaj nie było. Zobaczmy, co tutaj mamy. Tutaj też mamy jakieś easy mapki. Czy bardziej potrzebujemy tych zwoi, czy tych posągów? Ile mamy? Ile mamy zwoi i po co zwoje są potrzebne? Zwoje, jeżeli się nie mylę, są potrzebne do blacksmitha. Indeed, potrzebujemy zwoi, więc czemu by nie? Pójdźmy po zwoje. I weźmiemy sobie... Gimper... chociaż nie, weźmiemy sobie Buddy'ego. Weźmiemy sobie Mary, bo Soraka będziemy mieli do kolejnego ranu. Weźmiemy sobie tą babkę, bo już czemu by nie. I kogo jeszcze? Toczina? A potem oddamy... nie, weźmy Kamruza. Nastakujemy sobie... albo wiecie co? Weźmiemy sobie Gompera i Kamruza. W ten sposób... nastakujemy sobie stresu w kolejny dzień, podleczymy ich, a nubami sobie poczyścimy łatwe dungeony, dzięki czemu za trzecią wyprawą będziemy mieli naszą elitę wyleczoną pod względem stresu. A więc tak, dobra, Gimper jest jaki jest, Kamrus jest jaki jest, ty jesteś najlepszy na trzeciej pozycji. Wyglądasz jak Indiana Jones. Albo jak czarodziejka prędzej, widzicie? Czapka czarodzieja. No, nawet jak czarodziejka wygląda. Tak, czarodziejka taki tif. Okej. Okay. Dobra, myślę, że ta drużyna jest dobrze zrobiona. Well, lecimy. Hopa. Let's the game begin. Standardowo 8 pochodni. 8 żarcia. Pytanie, czy będę potrzebować... tej łopaty. To jest dobre pytanie. To jest jeden. A dobra, wezmę. Na wszelki. Holy water. Nie wiem, co to robi. Pewnie debuffy zdejmuje. I kluczyk. Kluczyk może być fajny, jeżeli będziemy mieli skrzynkę. Mamy wtedy pewną nagrodę. A wiecie, co wezmę? Dla pewności. Bo czemu by nie? Zobaczymy. Może trafimy na jakąś fajną skrzyneczkę. Byłoby spoko. Bo moje nagrody ze skrzynek są dużo. No, dużo więcej warte niż 200 golda. A jednak, jeżeli nie otworzymy skrzynki, jeżeli nam się nie uda, to cały ten hajs tracimy, więc myślę, że jednak kupienie kluczyka dla jednego skarbca może nie być złym pomysłem. No. Potrzebujemy golda, przede wszystkim potrzebujemy golda. Mamy mało tego, wydaliśmy mnóstwo pieniędzy na aberystki. Corruption has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Okej, mamy strasznie prostą mapę. This evil. Musimy iść tylko przed siebie, jesteśmy na cmentarzach. Wow. Okay. Herself, a victim to the spreading corruption. Szybko łopatę. Formed with misintent. Czy ja kupiłem tylko jedno żarcie? Ej, chwil, om. Wow, brawo, Kamrus. Jesteś gównem. Czy mówiłem ci kiedyś, że jestem gównem? Wiesz, co to jest za gówno? Eldryf. Nie wiem, ale mają mało życia i zaraz umrą. Dobra, a więc tak. Pick to the face. Duża celność. Od 4 do 7 obrażeń. Boże, jak my mamy mało obrażeń. Grave Robert. W sumie jesteśmy na cmentarzach, więc... tutaj mam większego kryta. Idziemy do przodu o 2 pozycje. Ona strasznie skacze chyba. Ręcz. Nie. Czy mogę ich zatruć? Nie. Dobra, jebnę cię po prostu, nie wiem, tak. Za 4. Fuck yeah. Kuźwa, Minecraft pieprzony. Dobra. Myślę, że zaatakuję ciebie tak. Dobra.
O! Wywołałem krowienie. I ale? To było easy. Give them no quarter. Super easy. Lecimy dalej. Wiedziałem się, że klikając dwóch wchodzimy tak. Jej! Zajebiście. Dziękuję za protipa. Wow, stres, stres, stres. Nie chcemy stresu. Get the fuck out ze stresem. Wow. Ten scenariusz jest najmniej dziwny. Tyle grzybów pieprzonych. Co to jest? O, nie wiem. Coś to było, ale nie ma. Zero akcji. Okej, okay, lecimy dalej. O, bandyci. I to duzi bandyci. Co to są ze strzałeczki? Nie mam pojęcia. To znaczy wcześniej były fioletowe. Może to się zmienia po prostu kolor w zależności od tego. No nie wiem, gdzie jesteśmy. Dobra. Mogłem jednąć w tych dwóch. Kogo mi bardziej... Wiecie co? Zacznijmy z bazowym krytem. Zróbmy może coś. Symiona będzie spoko, będzie tych dwóch biła. Jedne tego. Szlak. Ej. Wszyscy zdodżowali, ale jesteśmy zajebiści. Dobra, mogę stunować. Mogę spróbować zestunować 50% resistów, ale nie mam kogo leczyć. Więc to w sumie nie jest za opcja. Mógłbym też podranić kogoś. Ile od ilu ja biję? To jest takie jakby... No, mógłbym podranić. Dobra. Ło, panie! Ej, stres mi schodzi. Well struck. Shank. Okej, okay, dodge. Dobrze idzie, jak na ten moment. Myślę, że najlepszą opcją będzie walnąć AOE. O, ten zasięgowy atak nie ma zmniejszonych obrażeń. Spoko. To leci do przodu. To zatruwa. Za dwa punkty. Przyjemnie, przyjemnie, muszę przyznać. Bardzo przyjemnie. Nie mamy jak zatruć tego dziada. Może... Nieważne. Jak zdożywane. Bonus do celności, tak? A, dopiero teraz bonus do celności. O mój Boże. To było chore. To było chore, moi drodzy. Bonus za 14. Staliśmy tyle stresu na ryj. Wszyscy skrytowali. Dobra, pieprzysz to. Jemne w ciebie tym. Za 6. Okej, okay. Całkiem nieźle buff. O, za każdym razem do celności mamy buffa. Super. Użyjmy tego, mam dużo kryta. Za 8. Aaa, blisko, ale niewystarczająco. Bum, za 13. A, zostało ci 8 życia właściwie. Mary, Mary, Mary. Dobra, podleczmy się. Bum. In your face. Jej. Teraz normalnie. Point blank shot, to boli. Za 10. Wow, to odpycha. Okej. Okay. Hello? No nie wiem, nie wiem. Miewnijmy trutką. Fajnie to wyglądało. Resist. O, chyba cię posrało. Nara. Hoppa! Powinieneś umrzeć od... tak, trutki. Dobra. Kto jest najbardziej ranny? W ten sposób możemy się odleczyć od 4 do 8, w ten sposób od 3 do 5. Więc chyba AOE jest najrozsądniejszy pod względem ilości życia, no. Zdecydowanie. Boom. Dead. A victory. Ile hajsu? Perhaps the turning point. Tarcza. Żarcie! Żarcie jest bardzo spoko. Ej, nie pokazuje mi, ile mamy żarcia. 10! Jednak kupiłem żarcie. Co jest? Czemu zdawało mi się, że nie kupiłem? Chwila, nie tak. Anuluj. Nie! No. Co jest? Wcześniej pokazywało, że mam tylko jedno. Nie wiem czemu. Nie rozumiem. Dobra, mniejsza. Ej, nie uciekaj. Hop. As the light gains o, trap! Spirits are lifted. Zatruwające! And purpose is made clear. Nie mamy otrutki. Well, fuck. Teraz wiemy. Scouting. I co, trap? O! Wykorzystamy skrzyneczkę. To jest pułapka. Boże, jakie to jest skamuflowane pieprzone. Dobra, zobaczmy. Dowiedziałem się, że jest coś takiego jak możliwość uzbrojenia pułapki. Ona ma 0. Ona ma 40. Ja mam 40. Okej, okay, myślę, że... Kto ma odporność na trutkę większą? No bo ja mam tyle samo. W ogóle co ty masz? Mele, zmniejszone obrażenia, dobrze wiedzieć. Resist application. Dobra, otwieraj. Fuck yeah! Disarmed. Cieszy mnie to, nie, niemiłosiernie. I this! Jej.
Jesteśmy głodni. Dobra, przejdźmy trochę. Op. The light. The Lut. Promise of safety. Okej, okay. Trochę hajsu, pochodnia, przyjmę. Pochodnia się nie przyda, ale tutaj się przyda kluczyk. Jej! Ło! Eldryfy. Patrzcie, on ma czachę zamiast jaj. Wygląda śmiesznie. Dobra, nie wiem, czy nam się ich bać, więc po prostu jednałem. Wow, brawo. Zatruć ich na pewno nie dam rady zatruć. Ty miałeś chyba jakiś AOE skill. Ta, tutaj. Powinienem ulepszyć, dobra. Zatruć nie mogę, mogę rzucać nożami, mogę walnąć z bliska. Oczywiście walnę z bliska, nie walnę z bliska. Z oczywistego powodu, jakim jest fakt, że mam zmniejszone obrażenia, a w ten sposób mam zwiększał sobie celność i mam... O, jest szansa na kryta, dobra. Jeden w ciebie za siebie, 7. Nie wiem nic konkretnego tutaj, mogę jednąć cię za dużo. Walę za OE, po prostu. Myślę, że to opcja. Mógłbym podleczyć, ale mógłbym też zestunować. Nie wiem co oni robią, trochę się boję, więc ich zestunujmy. Uda się? Tak, udało się, pięknie. Mark Frey? Okej, okay, jestem zmarkowany. Mam się bać. Swipe nie działa na Mark. Mark prosto z kartonu, dobra. Stun? Jej, pięknie. The path is clear. We require only the strength to follow it. Zajebany. Super. I plusy do celności. O, stanik, jaka szkoda. Dobra, ale jeszcze raz. Wow! Nice! Approved, by me. Dobra, za 7. I trutka, nie trutka, tylko krwawienie. O, podwójnie. Dobra, spoko, wezmę, przyjmę. This expedition at least wow, ale hajsu! Holy water. Ta cholery mi to. Nie wiem. Otwórzmy. Co? To nie ma jakim cudem nie ma efektu? To jest skrzynka. Chyba was wszystkich posrało. No straciłem kluczyk. No jak to działa? No była skrzynka i nie ma skrzynki. Nie, moje 200 golne. Dobra, mamy dobry loot, nie zrzekajmy. O, łopata, akurat tego potrzebowaliśmy. Get the fuck out. Będę musiał podleczyć kambruzaj to ostro. O. Ło, co to jest? Nie wiem. Ty przeszukaj. Okej, okay. Nic nie było. Pochodnia. In Radiance, may we find victory. To jeszcze nie są wszystkie pomieszczenia z walkami. O, proszę. A, mamy również tutaj. A nie, to są humany, nie trupy. Dobra. Mogę ich zatruć. Jest szansa na zatrucie. To ma zmniejszone obrażenia o 50%, czyli zadaje od 2 do powiedzmy 3 obrażeń. A w ten sposób od 4 do ten. Jedno po prostu tak. Na truce mi niezbyt zależy. Oczywiście standardowo AOE. Dużo nie zrobiliśmy, niestety, niestety. Judgment. W sumie jest szansa. Wow! Jaki to ma kryt? Jakiego to ma kryta? Niezłego. Nie jest tak źle ze stresem, oprócz gumpera oczywiście. Może się uda. Niestety. O, proszę, dostałem turę. Super, pięknie. Zajebiście. Super, pięknie, zajebiście. Dobra. Crit modifier, dim... O, tu ma w ogóle zwiększone obrażenia. Ło! Idę na pierwszy ogień, ale... Jest nieźle. Jest bardzo nieźle. W sumie mamy dużo dodge na niej. Mało obrażeń, ale dużo dodge. To taki asasyn pieprzony. Jakie ma w ogóle kompaniony? Redukcja stresu, heal, remove, stress resist. Szansa na zrobienie jedzenia? Okej. Okay. Okej. Okay. Pilfer. No jakby brakowało żarcia. Pochodnia? Przyjmę. Dawaj. Nie, żebym potrzebował, ale... Idziemy przed siebie. Dobra. Rozpalmy oczywiście, zanim wejdziemy. Ktoś nas zaskoczą. I będziemy mieli poziom 75. Tu nic nie ma. Dobra, zostały jeszcze 2 roomy, ewentualnie jeden, w zależności od szczęścia. Kolejny torcz, no cholerę mi to. Chyba nie ma tutaj żadnych negatywnych efektów. Bynajmniej nie spotkałem się z żadnym. Więc w sumie się nie boję. Co to jest? Ty i tak, Gimper, byś leciał do... O!
Nic się nie stało. Okej. Okay. Ty tak byś leciał na odpoczynek. The way is modlić. Lit. The path is clear. We require a, tak only the strength to follow it. Surprised. Hell yeah. Co, jakie mamy szanse na mamy dużo szansę. A dobra. Są zaskoczeni. Jeden ZOE. Gomperem dobiłem ZOE. Pięknie. Szarża! Jej! Za 9. These nightmarish creatures can be felled. Dobra. They can be beaten. Quest zrobiony już? Jeszcze nie. Dobra, czy tutaj na pewno będzie walka? Przygotujmy się. Przygotujmy swoje odbyty na ewentualną walkę. Hopa, 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 hopa. Eat this. Eat this shit. Co jest? A, jesteś pieprzoną kleptomanianką. Tak, Grave Robber. Czemu mnie to nie dziwi? Dobra, mam ostatnie pomieszczenie i możemy się... Dobra, podlećmy kambruza. Hopa. No tak, z jedzeniem nic nie zrobimy już. Wow! Gnasher? Dużo życia nie ma. Dobra, rzućmy może... go rozwalimy na hita jakoś. Jebnijmy w tego. Za 5, okej. Okay. Buffik. Spoko. AOE. Dobra, niech będzie AOE. BUM! Za pomocą AOE Knight naszego. Dodge, resist. A, okej, okay, czy to jest ten efekt, który ma... No, jak to się nazywa? Plage Doctor. Dobra, możemy zestunować jego. Uwaga, pieprzony gruby grzyb, zestunowany, dobrze. O, ho, 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 ho. Rapid Rush. Za jeden. Resist, okej, okay, czy to wywołuje krwawienie. Coś sobie strasznie przeciwnicy byli. Blade. O, zdodżował. Wow, on ma strasznie dużo dodża w sumie, to ma 18 dodża. Chore gówno. Dobra, rzucimy w ciebie, dlaczego by nie. Skoro umrzesz. Beast. Trzeba uważać na tego dodża. Bije mało, ale dodża ma porządnego. Dazed. O, serio kryt. About to break. Musiało być. A ty co robisz? Też trujesz? Wszyscy zatruci. To jest mnie wyjebane. Dodge. Wszyscy zdodżowali. Ostro. Wiesz co? Spróbujemy go zajebać. Bo z tymi dodżami to podziękuję. Okej. Stun to stun. Aż w sumie może się uda go zajebać. Ile bijemy? Od 4 do 9. Raczej nie zabijemy. Dobra. Za 4? Szlak! Wow! Trutka się może stakować? Dobrze wiedzieć. Ale co w takim przypadku? Vanguard! Równo za 7. Pięknie. Sorry bro, stun na ryj. Resist! O nie! To mi się nie podoba. Dobra. Dobra, że miałem wystrzelone, jak już mówiłem. Hopa! Już to jest ostatnia walka. Co to jest? Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Zmniejszone kryty, ale zwiększona szansa na bleed resist. Okej, okay, i bleed skill. Może być. Spoko, spoko, otwórz. Co my mamy? Nic. Okej. Okay. Dobra, koniec. The agents of pestilence will yet be driven from our woods. Ile mamy hajsu? Hajsu mamy... Okej, okay. Jest okej. Okay. Troszkę zwoi. No okej. Okay. Trochę expa. Co dostanę? Slayer of the Beast! Plus 10 celności i kryta. Zajebiście. Shocker, stun resist. Spoko. Nienawidzimy Eldryfów. Stress resist i obrażenia 15. Wow! Wow! To jest bardzo mocny buffik. Zwłaszcza na tej mapie, na tym dungeonie, na którym graliśmy. Ponieważ przecież tam było cholery tych Eldryfów. Pamiętam dni, kiedy słońce świeciło i śmiech mógł być słyszany z tawerny. Okej, okay, ale Hagbar wrócił. Co jest? Teraz nam Soraka. O mój Boże, teraz ty poszłaś. Dobra. Przypomnieliście mi, żebym wyjmował sobie trinkety. To jest bardzo spoko opcją. I zróbmy tak. Dobra, pytanie najpierw, kim idziemy i co my robimy. Co ty masz? Zobaczmy najpierw, kto doszedł nam. Lekarka, już mamy leczenie pierwszy. Nie zasłaniaj mi tej drugiej, tego drugiego. Szako.
Ktoś mi powiedział, że buff jest strasznie mocny na Shaco i dlatego warto go levelować, dlatego buffa. Anemia. O, Scouting Change, dobra. Ma dużego dodge'a, czyli robić go pod buffa przykładowo. Wiecie co, weźmiemy sobie Shaco. Skoro już mówicie, że jest naprawdę dobry, ktoś tam mówił. You will be laughing still. Nazwijmy się Shaco. A dzisiaj jesteś Shaco, co jest? Chowaj się. Shaco, czemu nie jest dłużej? Ach. Co jest? S, Shaco, no. Jesteś Shaco? Co ty masz? Wow! 30 stresu redakcji, ale przejebane. Ale przejebane, ale przejebane. Wow, 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 wow. Wow. Wszystkim kompanionom stres redukcja, ale on redukuje stres. O. O. Ale on jest pod redukcję stresu. 10 do celności i stres resist. Boże, jakie on ma chore kompaniony. O, już mi się podoba. Slice off, co to robi? Bleed, duży bleed, okej. Okay. Crit. Szansa na kryta zwiększona, nie gorsza celność. Solo. Zmniejsza celność innym, wszystkim innym. Okej. Okay. Ale jesteśmy, musimy być na pierwszym miejscu, to jest trochę słabe. Co my tutaj mamy? Heroic End. Duża szansa na kryta, duża celność, zwiększone obrażenia. Ale niesamowite debuffy, co najmniej chujowe. Nie mam aż tak dużych obrażeń, żeby... Nie. Harvest. No okej, zawsze to, ale... Z beznadziejnym buildem. Dirt Stab, czyli to jest... Coś, co zadaje normalne obrażenie i leci na, do przodu. I Stress Heal. Wiecie co? Odblokujemy sobie Stress Heal i Battle Ballad. Ulepszymy, odblokujemy. Podoba mi się ten pomysł. Dobra. Gildia. Chodź, Shaco. Stress Heal. Może być właśnie z ostatniego, z ostatniej pozycji. Slice Off nie może być z ostatniej pozycji. Dobra, będziemy robili go tylko pod debuffy, debuffy. Heroic i coś do ataku może. Przyda się. Z ostatniej pozycji. Dobra, stąd pieprza i solo. Coś takiego, okej. Mam ochotę iść na mediuma jakiegoś. Dobra, Allah Akbar mamy. Możemy go dać na pozycję przedostatnią. Ciebie nie. Musimy mu zdjąć tego debuffa ze strachem przed Bogiem, bo tylko może w ten sposób się podleczyć. Dobra, dajmy Kamuruzan, chociaż tyle stresu. Nie, jeszcze trochę podrobimy im stresu, czemu by nie. A Gimperowi... Wiesz, komuś możemy zdjąć buffa, to nie jest najgorszy pomysł. Debuffa, lola. Minus celności. Wręcz. Stress God Fearing, może tego God Fearing zajmiemy. Masz Kamruz, co ty masz? Nic ciekawego. Taoczyn, może tobie? Tutaj nic. Ale Hagwar, ty nie masz w ogóle negatywów, ty też nie masz Mary. W sumie nie mamy takich złych debuffów. Żeby się bać czegoś, dobra. Damy jeszcze raz Gimpera. Damy jeszcze raz Kamruza. Weźmiemy Shaco. Może podleczymy ten... Ej, pójdźmy na jakiegoś mediuma i zredukujmy stres. Co tutaj mamy? Pff, fajnie. Za dużo tych tarcz. One companion stres by 10, nie najgorsze. To jest ciekawe. Zmniejszymy wszystkim stres o 20, ale innym dajemy o 20. Czyli łącznie zdejmujemy 40 stresu za dwie many. Jeżeli podliczymy wszystko, to jest dobre. 40 stresu za za time cost 2. Wiem, że jednemu podwyższamy, ale no 60 minus 20, nice! Redukcja stresu o 15, kuźwa, jakie to jest mocne. Jest takie przegięte. To Mary w sumie pójdę. Mary to Kamruz, Gimper. I na medium jakiś, to nie jest zły pomysł. Ogólnie to jest super ekstra, to jest dobre. Celność będzie zajebista na Kamruzie. Czy chcę wziąć Mokery? Serio, zastanawiam się. Dobra, wezmę. Tak, tak. Hopa.
i Mary. Co ty masz? Reduction busha, celność dodge. Jeśli religijne, zmniejszenie stresu i leczenie, to jest okej. Ale dobra, nie chcę badać hajsu niepotrzebnie. Bo jednak trochę niezbyt go dużo mamy. Chodźmy na jakiś medium, na ruiny, skoro gramy już, bierzemy Gimpera. Właśnie, to czy ty masz jakieś trinkety? Ty masz trinket. Soraka. Zdejmujemy ci to. Dobra. Spoko. To zdejmujmy trinkety ludziom, którzy mają i ja nie potrzebują. Dobra. Zwiększenie healowania. W kogo chcemy? Raczej chcemy w Gimpera, gdyż ten misiek. Ale zmniejszenie max HP, on ma dużo max HP. Nie. To może tobie, będziesz mieć mniejsze debuffy, Camrus? Nie mogę? Tylko we, a to tylko we stalki! Dobra, łapaj. Nie masz max HP. Dobra, może być. Będzie Urfi. Ojeż, 10 hila, 10% hila to, gdy się podleczymy o 10, to nas podleczy o 11. O mój Boże, jakie to jest chujowe. Spieprzać mi z tym. Nie, won mi z tym. Dobra, nic ciekawego. Dobra. No, nic ciekawego. Dobra, lecimy. Pójdziemy w ruiny, bo Gimper ma Unholy obrażonka. Weteranów nie, mediumy, okej, okay, może być medium. Tak, chcemy medium. Bierzemy Shaco, przetestujemy go. Weźmiemy Mary. Mary. Hop. Dobra, weźmiemy kluczyk. Tym razem chyba wiem, na jaką skrzynkę to można użyć. To chyba działa tylko na mediumach. Chcę to przetestować w końcu. Więcej żarcia. Żarcia chyba 16 się kupowało, jeżeli dobrze pamiętam. Torcze. Torcze 12. Mamy healę, mamy wszystko. Dobra, jazda. Dwie łopaty. Jazda. Mastery over life and death. O Boże, to jest nekromantą! To jest nekromantą? I began in humility. But my ambition was limitless. Ludzie. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? Wow! To jest misja z nekromantą. Ale mamy przejebane. Ale my mamy przejebane, ludzie. Co ja zrobiłem? Dobra, bo zawsze będę mógł się wycofać, nie? Ale wow. Okej. Trap. Miałem fajnie. Jaram się jak kościołem. Odporność na trutkę, kto ma największą. Thirsting for blood. W sumie to jest chyba strapowane, więc. Tak. Resist, super. Wow. Ale kicha, nekromanta. Scouting. Są jakieś buffy. Okej, buffy się przydadzą na rekomatę. Co z tego możemy mieć? Przeczytać to? Dobra, spróbuję. Scouting. Okej, trochę dalej. Wow, duży zasięg. Czy my odkryliśmy całą mapę teraz? Okej, czyli tu jest boss. No to boss to daleko. Pozwiedzamy sobie trochę. Dobra, Kamruzik, ty masz największą szansę na rozbrojenie. Ale zjebałeś. Boże, ile ty obrywasz od tego trapa. Dobry start, mój drogi, dobry start. Dobra. Goblet. Standardowo. Będzie kryt? Nie ma kryta. Oj, Jester. Stris Hill. Czy może celność? Ciekawe, czy to zostanie na kolejną walkę. Wiecie co? Bo... A to wszystkim! Zmniejszam stres. Okej, okay, dobra. Pasuje mi to. Graj buczy. Mam zasięg wszędzie? Mam. Jebnę cię tu za 5. Nie zabiłem. I bum! Confidence surges as the enemy crumbles. W sumie powinienem leczyć Camruza. Ale mech. W sumie granie Jesterem jest bardzo spoko, jeżeli idziemy na jakiegoś mediuma, żeby zdjąć wszystkim stres.
Po prostu, chociażby dlatego, tylko i wyłącznie. Ałe! No nie dobiłem. Okej. A to wszystkim, ale nie sobie. Pamiętaj, trzeba pamiętać o tym. I to ma jakąś celność chyba. A, nie mogę teraz sprawdzić. Ale bum. Dwóch zdjętych. Wow, dobrze. Give them no quarter. Wow. As the fiend falls, a faint hope blossoms. W sumie trochę się zapędziłem. Ponieważ już minęło 30 minut. I właściwie po tej walce zakończymy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do kolejnego odcinka. A trifling victory. Moi drodzy. But a victory nonetheless. Otóż, hidden treasure. Okej, posążki. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Wow, ile skarbów. Nara. Pójdziemy tędy. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.